Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj robimy sobie mały przegląd modów. Jak mogliście zauważyć, teraz filmy pojawiają się codziennie, ponieważ w maju zaczynamy Daily Matis. Na poprzednim odcinku tego nie widziałem, nie powiedziałem, ale teraz wam to mówię. No i tak, dzisiaj mamy przegląd modów, takich, jakby to powiedzieć, realistycznych modów. Więc tak, pierwsze co tutaj widać, to mamy zepsutą trawę, dead grass. Mamy short grass, taką trawę. Mamy kwiatek, blue poppy. Poppy to jest mak chyba, ale nie jestem pewny. No i tak, kolejnym modem, do tego potrzebujemy akurat siekierę i na game modzie na survivalu musimy być. No i mamy tutaj survival i jak teraz tniemy sobie drzewo, to właśnie robi się coś takiego i to się, ten mod się nazywa... Teraz wam się wyświetla jego nazwa, bo nie pamiętam dokładnie. W opisie macie link do wszystkich modów i nam dropią wtedy wszystkie sadzonki, wszystkie... Po prostu wszystko nam dropi, jak to zniszczymy. To jest taka, no właśnie taki realistyczny mod. Niszczymy sobie tutaj. Możemy też na przykład to tutaj niszczyć. Zobaczcie, co się dzieje, jeśli zrobimy coś takiego. Weźmiemy teraz sadzonkę tropikalną. I weźmiemy mączkę kostną. A nie, to musimy dać... Cztery sadzonki. I mamy takie drzewo. Aha, survival. I dzieje się tak. Tutaj mamy tak właśnie odkryte. No i zniszczymy to sobie. No to nam się... Nie niszczy to. Teraz dopiero jak tutaj kopiemy, to nam się niszczą właśnie te po bokach. Tak to wygląda. Więc to jest bardzo realistyczne. A kopię cały czas w to samo miejsce. I nam się niszczy całe drzewo. Więc myślę, że naprawdę bardzo przydatny mod. Patrzcie, nie mam drewna, ponad stag już. No i mamy takie właśnie wielkie drzewa. Kolejnym modem jest Better Default Biomes, który polega na tym, że dodaje nam fajne itemy do naszej gry. Więc tak, najpierw może wam pokażę te itemy. Tutaj ta taka strzała to jest Better Default Biomes. I teraz wam pokażę właśnie te bloki. Więc weźmy sobie ciekawsze, no bo tutaj jakieś wierzby nawet. Dobra, wezmę sobie na przykładowo płotek i deski palmowe, żebyście zobaczyli, tylko bo nie będę wszystkiego po... A, i jeszcze willow, czyli wierzbowe. Dobra, mamy purple verbana, nie wiem co to jest verbana. Dark violet, też nie wiem co to jest. Znaczy no ciemny ten, ale w życiu takiego kwiatka nie widziałem. Pink cactus. Dobra, tutaj do tego zaraz przejdziemy. No tutaj mamy te oczywiście liście tego wszystkiego, drzwi tutaj różne, ale to mniejsza o to. Więc tak, to drewno dżunglowe wygląda tak, znaczy palmowe. A z wierzby jest takie, jakby to powiedzieć, wyblakłe. Czemu mam autojumpa? Dobra, nieważne. Verbana to jest coś takiego. Blue poppy to jest coś takiego. Dark violet to jest to. I kaktus wygląda tak. Dobra. A, jeszcze sadzonki może posadzę. Dobra, mamy tutaj... A, to też jest właśnie do tego modu należy ta trawa. Mamy, tak wygląda sadzonka palmy. Nie palmy, tylko wierzby. No i teraz... mączka kostna. Tak wygląda palma. Szczerze mówiąc, to mi się trochę nie podoba to, że ona jest tak... A, w sumie wypróbujmy. Że ona jest taka prosta. Lepiej by było, gdyby ona była taka zakręcona, w sensie taka, żeby szła tak w bok. O, w ten sposób na przykład. Dobra, a teraz zobaczymy sobie wierzbę. Uhuhu, wierzba jest kozacka, ona jest taka zakręcona i naprawdę nie wiem, kto wymyślił tego moda i jak zrobił te wierzby, ale naprawdę bardzo fajne drzewa. Idealne drzewa. To są tak, można nawet powiedzieć, że to są customowe drzewa. Jak chcecie sobie budować jakieś fajne domy, ogrody, to jak nie chce wam się budować takiego customowego drzewa, pobieracie moda, dup i macie takie drzewa różne. Dobra. Tam nawet o tej wierzbie nie wiedziałem. Myślałem, że tu jest tylko
że mamy tutaj tylko palmę. Przed chwilą to w ogóle zobaczyłem, ale mniejsze o to. Dobra, następnie bierzemy sobie Dune Grass. Co to jest Dune Grass? Bitter Reed Grass. Mam jeszcze Stillwater Reeds, to są takie pałki wodne. Hunter's Arrow, to zaraz wam powiem o co chodzi. Mamy, no tutaj mushroomów chyba nie będę pokazywał, no po prostu kolory, nie? Bandit's Arrow, bo tutaj też mamy bandytów pustynnych. I Torch Arrow, to świecąca pochodnia? Dobra, mamy jajko kaczki. Mamy frozen flesh, czyli zgniłe mięso, tylko że zamrożone, bo mamy frozen zombiego. Mamy tutaj no, mięso z kaczki i mięso z... znaczy nogę z żaby. No i tak, na razie sobie posadzimy tutaj te. To jest takie coś, to wygląda, to jest, może być jako ozdoba, jak wam się nie chce sadzić tyle zboża, to może jakby robić jako zboże. Taka po prostu trawa. Nieraz na jakichś polach można taką zeschłą trawę zobaczyć. Dune Grass, to jest jakaś taka chyba jasna trawa, tak mi się wydaje. I to tutaj nie możemy posadzić, to musimy gdzieś w wodzie. Nie możemy tego na głębokiej, tylko na jednym bloku głębokości, o tak jak widzicie. I tu nam wystają takie pałki wodne. Dobra. Teraz bierzemy sobie moby. Hunter Spawn Egg, Hunter i Headhunter jest. Jungle Creeper, to w ogóle się jakoś różni. Dobra, bierzemy sobie wszystkie jajka. Dobra, i mamy, zacznijmy od Huntera. O, tutaj są te grzyby kolorowe. Hunter. A, taki po prostu człowiek. To jest mob, który jest wrogo nas... A, jeszcze zapomniałem dodać, jest mod, którego za chwilę do niego przejdziemy, który nazywa się RPGZ, czyli taki jak jest w RPG-ach, na przykład w Wiedźminie, zabijecie coś, to musicie to podnieść. Podchodzimy do takiej świni zabitej. Widzicie, jest tu zabita świnia. I dopiero musimy kliknąć i podnosimy i ona wtedy znika. Hunter to jest taki, no tak naprawdę mob wrogo nastawiony do wszystkiego. Jak widzicie, to jest taki łowca, który zabija wszystko. Headhunter to jest, ma jakieś takie dziwne coś na włosach, ale też to jest Hunter. Tylko jakby Hunter głów, no łowca głów. Jungle Creeper, on jest jakby ciemniejszy i ma takie coś dziwne tutaj. Dobra. Lost Miner. Czyli ja pierniczę, jeszcze ma pochodnie. Ma Kilof, jest no szkieletem i taki krasnolud, który zginął w kopalni i jest szkieletem. Frozen Zombie, no po prostu zombie, tylko że zamrożony. Desert Bandit, to jest bandyta pustynny, z mieczem takim. Desert Bandit Archer, no to jest to samo, tylko że Archer, czyli łucznik. I tutaj mamy Desert Arbalist, to jest taki kurde Arab z tuszą. I Bandit Master, to jest taki, można powiedzieć, że z Egiptu i on jest najsilniejszy, ma najlepszy miecz, no ogólnie jest najmocniejszy. Dobra, to sobie już wywalimy. Mamy Moody Pig Spawn Egg. Te świnie respią się normalnie na bagnach i polega to na tym, że świnia jest po prostu uwalona błotem. Jak widzicie, to jest naprawdę bardzo fajny mod, bo to nam daje takiej realistyczności. Tak samo ci bandyci i ci wszyscy tacy są po prostu gdzieś tam byli na świecie, w średniowieczu czy innym shicie. Mamy kamela, czyli wielbłąda. No, ma odgłosy lamy, ogólnie ten lama to jest, tylko że ma teksturę zmienioną. Dobra. Duck Spawn Egg, czyli mamy kaczkę po prostu. Ona się też na bagnach respi. Zebra, ona się chyba na sawannie respi. W ogóle patrzcie, jak ona dźwięki wydaje, jak się ją bije. Kaczka wydaje... Jakie dźwięki wydaje ten? Ten jak lama. To? No to jak zwykła świnia. I mamy jeszcze żabę. Zabiję ją. Zobaczymy, co z niej zdropi. Frog leg. Tylko ten. A jeszcze zobaczymy z tego. Zobaczmy, co dropi z lamy. Znaczy z wielbłąda. Skóra tylko. To jest taka lama po prostu. Dobra. Kolejnym już ostatnim modem jest Supplementaris. I on dodaje nam różne rzeczy. Na przykład dodaje nam tutaj bomb, czyli bombę. Flet.
mamy jeszcze Tipped Bamboo Spikes. Zwiększony skok. A to są jakby coraz lepsze, no to dajmy to sobie. I to. Dobra, kolejna rzecz, jaką tutaj znalazłem, to są nowe książki. Wiecie? Mamy Horse Fire Protection, to jest dla konia na zbroję, żeby go chroniło przed ogniem. No tutaj to jest to samo, tylko ten. Naprawa. No nie, to jest już to, co było. No tutaj mamy Protection 4. Smelting Torch. To jest śmierdzący zapach, zaraz zobaczymy, do czego to jest. Ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, że jak ktoś nas zwalnie, to go to bije. Horse Blast Protection. To też jakieś tam odporność dla konia, to samo. Spikes, to są kolce. To też sobie można przetestować. Floating, latanie. Horse Protection, no to obrona po prostu nad koniową zbroję. Guard. Horse Projectile Protection, to też jest ochrona dla konia przed czymś tam. Feather Falling, to jest łagodne spadanie. No w sensie, że jak spadacie, to nie zadaje dużo damage'a koniowi. Hunting też przetestujemy. I Scout można też przetestować. Dobra, no to ja tu mam jeszcze w ekwipunku kilka nowych itemów. Najpierw przetestujmy bombę. A, to się rzuca. Zobaczmy, ile to damage'a zadaje. Weźmy taką świnię. Świnie zabija na hita. No. Nie goń. Konia na, znaczy zebra na, no to czyli konia też na 3 hity. Dobra, więc jest w miarę mocne. Flat. Jak klikniemy, to jest taki dźwięk. Klucz, to zaraz wam pokażę, do czego jest. Tipped Bamboo Spikes. Ja wiem, do czego to jest. To są kolce, które jak... To można wykorzystać do pułapek. Na przykład... teraz wpadłem na pomysł. Tłoki są tutaj i na tłoki można dać takie kolce. To jest mega fajne. Tu jest akurat efekt zwiększony skok, czyli bounce boost, ale można tutaj dać też inne, bo widziałem też inne efekty można dawać. Dobra. Checker block to w sumie nawet nie wiem, co to jest. Taka szachownica w sumie. Można sobie zrobić podłogę z tego na przykład. Lock block. Do tego jest właśnie key, czyli klucz. Czekajcie. Mamy jeszcze zegar i się zmienia czas. Więc jest naprawdę good. Palej blok, to mamy w sumie nie wiem co tutaj można. Lina. Właśnie lina jest też, nie wiem do czego ona jest, do craftowania czegoś. Więc ogólnie ten mod Supplementaris bardzo polecam. A to jest do zamykania na klucz. Teraz tu można. Dobra, ja tutaj teraz mam nowy ekwipunek. Mamy sak. To jest taki dzban. Możemy tutaj sobie coś wkładać. Mamy copper lantern. Jak widzicie, bardzo kozacka latarnia moim zdaniem. Jak skaczemy, jak ją dotkniemy, to się kiwa. Kiwie. I jest taka przyczepiona do... Właśnie ten, naprawdę bardzo fajna latarnia. Tinned Yard, to mamy taki słoik duży. Możemy tam na przykład dać wodę. A teraz nie będę pokazywał. Mamy, jak to się nazywa? Wind Vane. Chyba kojarzę. To jest na wiatr. To... A patrzcie, to się obraca. W ogóle w Minecrafcie jest wiatr? Lol. Redstone Illuminator. To jest do czegoś, coś do redstone'u, więc... No, nowy blok redstone'owy, dla jakichś, co lubią mechanizmy. Notice board. Co to jest? A, tutaj można coś jeszcze robić. To są nowe jakieś mechaniki. Dobra, tutaj mamy candle holder. Nie wiem, gdzie to się wstawia.
mamy fajną... to chyba wiem już. Tak, to mamy taką świeczkę na ścianie, ale kozak. Mamy taką pochodnię przyczepioną. I mamy pancake'i. Możemy sobie to tak stawiać i teraz zżerać, ale to na... Dobra, następnie mamy takie bloki. Mamy tutaj flax bale, nie wiem co to jest flax. Znaczy flax bale, czyli bala po prostu flaxu, nie wiem co to jest flax. Item shelf, to mamy półkę na przedmiot. Możemy sobie tak postawić coś. Doormat, to jest wycieraczka. Taka, przed drzwi. Gold trapdoor, mamy złotego trapdoora. Mamy taką właśnie, no pochodnię, tylko taką niebieską. I mamy świecznik złoty. I mamy jeszcze rope arrow, nie wiem do czego ona służy, ale za niedługo może się dowiem. Dobra, teraz mamy tutaj kolejne itemy, dobra. Najpierw sobie zasadzimy ten flax. Zrobiłem sobie tutaj pole i mamy takie, tak wygląda nasiono tego. Aha, jak to zbierzemy? Może survival dam? To nam wypada flax. Teraz nie wiem właśnie do czego to jest, ale dobra. Teraz mamy jeszcze netherite'owe drzwi. Takie panterne drzwi. I mają nawet dźwięk taki. Netherite'owe trapdory. Crimson Lantern. Tutaj mamy Crimson Lantern. To jest taka latarnia, jakby to powiedzieć, chińska? Takie, no w Chinach są takie latarnie śmieszne. No, można takie fikuśne dać sobie. Gold Door. Mamy jeszcze klepsydrę. Globus. Działa jakoś? Działa! Działa. To nie ma zastosowania. Dobra, mam kolejną partię przedmiotów. Ten przedmiot polega na tym, możemy sobie tutaj... to jest po prostu ramka. Co nie? Możemy sobie, na przykład jak budujemy jakieś miasto średniowieczne czy coś takiego, dajemy sobie tutaj i dajemy jakąś ikonkę, chociażby miecza, i to nam podpowiada, że tutaj jest sklep z kowalem. Mamy jeszcze taki znak, tylko nie wiem jak on działa. Dobra, ja już wiem jak to działa. Mamy tutaj płotek, ale laguje w ogóle na tych modach. Mamy płotek i może... No więc tak, możemy sobie dać tutaj jeden znak i wpisać coś. I drugi znak. I tutaj musimy dać Enter i wpisać drugą wiadomość. No. I mamy takie znaki. Można na przykład robić jakieś drogowskazy. Tutaj mamy na z Firefly'em. Z Firefly'ami. Czyli nie pokazałem tego chyba. To są świetliki. Już pokażę. Już pokazuję. No po prostu takie kropki, można to zabić. To tak drżeria śmiesznie, to w ogóle wygląda jak exp. Mamy takie świetliki i to jest właśnie... Aha, wywaliłem właśnie jakiś przedmiot z mojego ekwipunku. Mamy taki słoik i to nam świeci. Dobra, save. Możemy tutaj... nawet ma animację otwierania. Faucet, to jest kran, czy jakaś taka rura. Możemy to też dać... Aby tutaj w dół. To ma jakieś zastosowanie? Można przełączać. Ciekawe, czekajcie, to jest mechanizm? Tak, mechanizmy! To, ej, czekajcie, ja za chwilę po cięciu spróbuję zrobić z tym jakiś mechanizm. Ale na razie Spring Launcher. Co to jest? To też do mechanizmów, nie wiem do czego to służy. Speaker Block. Też mechanizmy. Siema. I to teraz na czacie to jest? I teraz weźmy dźwignię. A właśnie, jeszcze mamy taką dźwignię. Pochodniową. Hej! Speaker Vlog siema, to coś powiedziało. Teraz chat message. Ej, z tym można robić mapy. Z tym sam można robić mapy. Dobra.
Więc tak, planter. Mamy taką dupną doniczkę na dupne krzaki. Weźmy sobie na przykład to. Nie trafiłem. No i mamy taką krzak w doniczce takiej. Dobra. Kolejną już ostatnią partią przedmiotów jest właśnie to, co tutaj widzicie, jak to się nazywa. Cockblock. To są jakieś mrówki? Patrzcie, co mi się tu rusza. Mechanizmy? Nie. Nie wiem, do czego to jest. Takie po prostu, a tutaj w ręce mi się to rusza tam coś. Cage. I w ekwipunku też się tam rusza. No, klatka. Możemy tam coś wsadzić? Żabę. Nie wiem, nie działa to. To jest chyba taka ozdoba tylko. Stone lamp. To mamy taką kamienną lampę. Tego można nawet robić dom. O, jest kamienica. To już było. Blackboard. To mamy tablicę po prostu taką. Możemy sobie zrobić na przykład w kinie. Kino z tym czymś. Turntable. To jest... nie, to nie jest mechanizm. Takie mamy stół fikuśny. Folder. Nie folder, tylko foder. Nie wiem, co to znaczy. Mamy taką... Można z tego w sumie zrobić ścieżkę. Czy coś. I magma cream block. Taki po prostu blok magmy. Znaczy nie blok magmy, tylko blok magma kremu. No więc myślę, że to na tyle w tym odcinku. Wszystko już wam pokazałem, jeśli chodzi o te mody. Chciałem jeszcze zainstalować moda item Psychix, co oznacza to, że po prostu jak wyrzucamy itemy, to mają animację wyrzucania. Możemy rzucać je na odległość. Oraz jak na przykład wyrzucimy pochodnie na drewno, to drewno zacznie się palić. Ale niestety, nie wiem czemu, ale Minecraft mi nie łapał i nie wczytywał tego moda. No więc tego moda tutaj nie było, ale macie link do niego w opisie do pobrania, więc chillujcie. Jest też fajny bardzo mod, którego też nie mogłem pobrać, nie wiem z jakiego powodu. Psychic mod, też będzie w opisie. To jest mod, który pozwala na to, że jak po prostu zniszczymy coś, na przykład takiego dirta, to on się nie niszczy tak po prostu i nie wypadają takie małe kwadraciki, tylko on jakby się rozwala na kawałki, ten blok. Więc to jest mega też realistyczne. No. I myślę, że to na tyle. Jeśli jesteście jakimiś budowniczymi i sobie budujecie jakieś zamki to, albo jakieś miasta średniowieczne, polecam właśnie te latarnie, te pochodnie, takie zawieszki. Te drzwi, to nawet można wykorzystać do jakichś zwykłych domów, to też do jakichś egipskich główien. Wiecie, o co mi chodzi. To też jest bardzo ładne. Wierzby też sobie możecie robić takie customowe drzewa. Pancerne drzwi, takie coś, nie wiem co to jest. No i globusy, takie jakby to powiedzieć trochę meble. No i to na tyle w tym odcinku, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. To tyle, trzymajcie się i cześć!